Musisz skończyć z żebraniem o miłość, upokarzaniem się, żeby dostać jakąkolwiek atencję, ale też utrudnianiem życia sobie w związku i swojemu partnerowi. Ma to związek z tak zwanym lękowym stylem przywiązania, o którym dzisiaj pomówię. I pierwsza rzecz, pierwsza bardzo charakterystyczna rzecz: zawsze wykonujesz pierwszy ruch w, w relacji. Zawsze jesteś tą osobą proaktywną, bo no. Odczuwasz niepokój, partner się nie odzywa, długo nie powiedział, że cię kocha, długo nie przypominał o swoich emocjach, więc zawsze działasz proaktywnie, żeby przypadkiem coś się złego nie wydarzyło, żeby przypadkiem ci też czegoś nie zarzucił. Bo pamiętaj, że jakby to, ten cały problem z lękowym stylem przywiązania, który niesiemy sobie od rodziców, to jest też. Nierealistyczne oczekiwania, jakie rodzice mieli wobec ciebie, że musisz być fantastyczną gospodynią albo mężczyzną w domu, złotą, złotą rączką, która wszystko naprawi i wszystko ogarnie i jeszcze przyniesie kupę pieniędzy. Więc zawsze działasz proaktywnie, żeby przypadkiem ktoś ci czegoś nie zarzucił, ale tak naprawdę podświadomie, żeby twój wewnętrzny krytyk ci czegoś nie zarzucił, żebyś ty nie mógł, czy nie mogła sobie tego zarzucić, bo oczywiście problem dotyczy obu. Płci. I możesz sobie zadać tutaj takie dwa pytania w tym robieniu pierwszego ruchu, wychodzenia w przód proaktywnie. Czy odczuwasz niepokój, kiedy partnera nie ma i nie ma przed kim udowadniać? I nagle pustka i piszesz do niego smsy i zastanawiasz się, co on sobie myśli, czy o tobie pamięta. No nie, to jest ten taki głupi, ale to, to jest strasznie głupi stereotyp, ale widziałem go, spotkałem się Raz mam, mam naprawdę wielu znajomych, i raz spotkałem się z kobietą, która dosłownie zarzucała SMS-ami swojego mężczyznę, kiedy on był z nami na wyjściu wieczornym. Po prostu non stop pisanina. Non stop taki. A on się nie mógł odkleić. To, to jest jakby kłopot idzie w dwie strony, ale to robił ciągle i ona to robiła mu ciągle. To jest taki pokaz niepewności. Pokaz yy, lęku właśnie. Dlatego mówimy o lękowym stylu przewiązania. I właśnie to drugie pytanie, jakie możesz sobie tutaj zadać, to, to jeśli czujesz, że jesteś niewystarczający, czy niewystarczająca dla partnera i nie wiesz, co on sobie myśli, to jeśli to zobaczy, to będzie koniec. Jeśli on zrozumie, że ma przed sobą po prostu nieudany eksperyment swoich rodziców, no i co teraz? No nie? I teraz będzie koniec, koniec związku, i żyjesz tak w takim lęku. Który sam sobie wytwarzasz, bo całe te takie lękowe style przywiązania. One przypominają trochę taki teatrzyk rozgrywany wewnątrz siebie, straszenie samego siebie, pewnymi projekcjami nierealistycznych właśnie oczekiwań rodziców, i to może się odbywać poza partnerem zupełnie. No nie? To jest ciekawe, bo ta gra wewnętrzna odbywa się bardzo często w głowie i te lęki trawią cię i męczą partnera strasznie i utrudniają poprawę związku. A jeśli miałbyś poprawić poprawę związku, to korzystając z takiego małego przejścia, gorąco polecam ci mój kurs i moją książkę Pożegnaj prokrastynację, do której pakietów w czasowo obniżonych cenach linkuję w opisie. Tam też jest mój audiobook, PDF, wersje elektroniczne. Gorąco polecam, żeby nie odwlekać. Poprawienia tych rzeczy. Na końcu dzisiaj powiem, bo mamy 12 punktów, co możemy z tym wszystkim robić, gdzie znaleźć, w jakich obszarach szukać poprawy tego lękowego stylu. O, lękowy styl przywiązania to jest, no, rzecz oparta na bardzo głębokim zaburzeniu tego, jak relacje powinny wyglądać. No bo druga rzecz. Druga rzecz. Ignorujesz w związku wszystkie czerwone flagi. No, ale na pewno na samym początku. Jezu partner coś odwalił strasznego, eee, no nie, flirtuje z innymi dziewczynami, eee, nie, a nie umawialiście się przecież na to. Olewka. Ciągle nie dotrzymuje zdania, eee, olewa sprawę z pieniędzmi, nie wiem, zarządza źle pieniędzmi, eee. Totalna olewka. A no więc zadaj sobie te pytania, czy często ignorujesz czerwone flagi w zachowaniu partnera? I też jak je definiujesz, warto sobie. Warto się zastanowić, co mogłoby stanowić taką, taki sygnał ostrzegawczy, że masz przed sobą osobę szkodliwą. No bo właśnie, czym powinny być, moim zdaniem, czerwone flagi? To przede wszystkim sygnałem, że ta osoba ci zaszkodzi. No bo. Okej, okay, umówmy się, że czerwoną flagą nie jest. Jakiś specjalnie gust muzyczny, gust filmowy. Wiadomo, że są puryści, dla których po prostu no, pewne bariery są nie do przeskoczenia. I okej, okay, tutaj zgoda, ale, ale taką poważną czerwoną flagą jest to, że zaczynasz na przykład umawiać się z osobą, która jest wyprana z emocji, jest psychopatą, narcyzem, jest osobą, która wciągnie cię po prostu w wir poczucia winy i zrobi z twojego życia naprawdę. Okropny balad. To są czerwone flagi. Trzeba szukać wokół tych szkodliwych, niepokojących zachowań czerwonych flag, socjopatycznych zachowań. No więc, czy często ignorujesz czerwone flagi? To jedno pytanie. Drugie pytanie, czy pozostajesz w takich męczących cię związkach, niesatysfakcjonujących, bojąc się, że w sumie nikt cię już nie pokocha, nikt cię nie spotka. Więcej, nic dobrego Cię w życiu więcej nie spotka. Bo ni niestety perspektywa jest taka, i to wynika nie tylko z mojego doświadczenia, z doświadczenia mojego z pracy z ludźmi, w szczególności podczas edukowania właściwej komunikacji, to to, że ludzie bardzo długo czekają i wmawiają sobie te historie, że, że jednak z partnerem będzie lepiej, nawet złym. Że lepsze jest znane zło niż nieznane nie wiadomo co. Absolutna niezgoda. Jak masz kogoś, kto ci zaszkodzi, to oszczędzisz sobie lata męcz, męczarni i cierpień, jeśli podejmiesz decyzję szybko i sprawnie o, o opuszczeniu. Nie ucie, że naprawisz kogoś, kto jest zepsuty wewnątrz. Może tak być. Wiem, posługuję się pewnymi ekstremalnymi, ek ekstremalnymi stwierdzeniami z krawędzi, no ale przecież mówimy o lękowym stylu przywiązania i mówimy o problemach w związku. Większość związków jest w miarę umiarkowana, w miarę się dogaduje, w miarę to wszystko jest uśrednione, no ale trafiamy na takich ludzi. Trzecia rzecz. Trzeci sygnał, który świadczy o tym, że masz lękowy styl przywiązania i możesz mieć kłopoty, to to, że Przedkładasz swoje potrzeby, ich potrzeby na swoje własne. Czyli w ogóle martwisz się, że, że partner cię nie kocha i opuści, jak tylko nie zrobisz czegoś. I martwisz się też o ich dobro, jesteś w tym kontekście trochę people pleaserem, czyli uzależniasz, o tym będę mówił jeszcze odrobinkę później, ale uzależniasz Twoje poczucie szczęścia od, od tego partnera, czyli. Twoja potrzeba szczęścia w tym momencie nie jest tak ważna, jak to, że na przykład partner jest niezadowolony. Jak partner jest niezadowolony i jeszcze jest na tyle toksyczny, że przekłada swoje niezadowolenie na ciebie, no to coś tu nie gra. Jakby cały, to, to raz, ale dwa, jak próbujesz go na siłę uszczęśliwić. Na przykład partner daje ci komunikat, słuchaj, nie, nie jestem w sosie, coś tam się podziało, no nie wiem, czy ludzie różne mają problemy. Ktoś im w ich rodzinie, po, po ich stronie pochorował się i trawią to, i męczy ich ta myśl, i coś jest nieprzyjemnego i chodzą z tą myślą, i nie mogą się od niej odgonić. To nie jest problem twój partnera. W sensie ten drugi partner może dać w tym kontekście jedynie wsparcie, odrobinę współczucia, zrozumienia, posiedzieć, spędzić trochę czasu. Podać pomocną dłoń, ale, ale nie na siłę ratować, nie na siłę pomagać, nie na siłę uszczęśliwiać, że jeśli nie udało mi się teraz Ci poprawić humoru, to mi będzie źle. No więc to jest duży kłopot, jeśli dostrzegasz takie zachowanie u siebie, no to czego się boisz? Nie? Że partner cię opuści? Że, że, że skoro on jest niezadowolony przy tobie, to znaczy, że jest niezadowol niezadowolony. Z życia przez ciebie? No nie, nie, nie ma tego połączenia, ale jednak lękowy styl przywiązania robi nam takie kuku w głowie i robi ten taki przeskok, że jeśli partner jest niezadowolony, równocześnie będąc z tobą, to ro, robi się ten przeskok, że partner jest niezadowolony przez ciebie, przez sam fakt, że jesteście razem i lepiej by mu było, gdyby był wolny. To jest w ogóle ten lękowy styl przywiązania, i im dłużej o nim czytam i dłużej go analizuję. To jest trochę jak. Taka osoba działa jak magnes, ale równocześnie odpycha i przyciąga tego partnera. Od, dosłownie go odpycha tym głupim pytaniem, gdybym umarła, czy gdybym umarł, to, to znajdziesz sobie żonę, prawda? Ty sobie poradzisz, ja mogę umrzeć, ja Ty sobie poradzisz, prawda? Co to za pytanie, no nie? Do zadania związku. A jednak, a jednak. Ono, ono, ono trochę odpycha, bo. Żadna odpowiedź nie jest fajna na takie pytanie. No. Czwarta rzecz. Jesteś zawsze dostępny. Zawsze dostępny. Zawsze na zawołanie partnera. I, i tu jest trochę problem, bo jeśli partner nie jest dostępny dla Ciebie, to zaczynasz wyszukiwać w tych duperelach, w tych, tych naj, najmniejszych rzeczach, dowodów na brak miłości, dowodów na brak lojalności bo nie odebrał telefonu. No nie? Choć dzwoniłaś, czy dzwoniłeś 17 razy? 724 razy. No i on nie odebrał telefonu. No i to jest po prostu cała ta tragedia, drama. Ja wiem, że ja mówię dla, dla osób, które mają zdrowy związek, te rzeczy mogą wydawać się trywialne. No to odłożył telefon gdzieś, odłożyła telefon gdzieś. No i tyle, że nie jesteśmy na smyczy przywiązani do do smartfonów, no każdy ma prawo odłożyć, tak, no dopóki nie mamy sytuacji jakiejś awaryjnej, ktoś choruje i trzeba być pod telefonem w razie, co no to przecież każdy ma swobodę, no nie jesteśmy niewolnikami, ale właśnie lękowy styl przywiązania tworzy takie trochę niewolnicze odruchy, no nie, i szuka się, każda pierdoła może być dowodem na brak miłości partnera, no nie że nie kupiłeś mi tego w sklepie no to mnie już pewnie nie kochasz, nie? Albo po prostu no nie szanujesz mnie, bo nie odebrałeś telefonu, albo nie odpisałeś na SMS-a, albo y, przyszedłeś o innej godzinie, albo podjęłeś decyzję sama, nie zapytałeś. Piąta rzecz? Piąta rzecz, która może sygnalizować lękowy styl przywiązania i, i błaganie o miłość. Tolerujesz brak racunku. Od strony partnera w szczególności. Czyli możesz sobie za, za, zadać to proste pytanie, czy masz problem ze stawianiem granic, czy masz problem z asertywnością, czy, czy ustępujesz na każdym możliwym kroku partnerowi. No nie, to, to będzie troszeczkę dalej o tym, w szczególności o stawieniu granic i asertywności, będę m, parę słów powiem. Natomiast jeśli tolerujesz brak szacunku, no to mamy poważny problem. Bo jeśli tolerujesz to, że ktoś cię przezywa, ktoś brzydko do ciebie mówi, używa brzydkich, nieładnych słów. Ja wiem, teraz wszedłem na taką nomenklaturę dziecięcą, to, że dzieci używają brzydkich, niedobrych, dorosłych słów. No nie, że nie wolno. No ale to są dalej słowa. I słowa potrafią ranić i słowa zostają w głowie. Ja jestem w ogóle zdania takiego, że. Nawet jeśli uważacie za sobą, ze swoimi przyjaciółmi w najbliższym kręgu, że obrażanie siebie jest jakimś tam wyrażaniem bliskości i czułości, i mam takich znajomych, którzy mają swoich, takich nazywają przyjaciół, i jak się tylko spotykają, to obrażają się po prostu przepaskudnie i okropnie, i to jest ich jakieś takie zawiązanie relacji, to jest jakiś humorystyczny rytuał, powiedzmy. Okej, okay, ja to rozumiem w kontekście takim, Danej, rozumiem to, ale równocześnie nie akceptuję tego, bo słowa dalej zostają. Słowa zostały wypowiedziane. Obraza została dokonana, jakby potwarz gdzieś poszła. Więc, jeśli twój partner się ciągle spóźnia, nie szanuje swoich obietnic danych tobie, ciągle nawala z czymś, nie można mu zaufać i ty to tolerujesz, plus jeszcze właśnie używa jakichś słów niewłaściwych w twoim kierunku i obraca to potem wszystko w żart. Typowa narcystyczna taktyka. Obrazić kogoś, ten ktoś się wzrusza, mówi o co chodzi w ogóle, no przecież na żartach się nie znasz. No i obracanie wszystkiego w żart. Typowa narcystyczna, szkodliwa, toksyczna taktyka. Więc problem ze stawieniem granic. Słuchaj, proszę cię, nie rób tak. Szlag mnie tak trafia, jak tak robisz. Błagam cię, Uszanuj to, zmień to w sobie. No nie, to jest to stawianie granic, tu twarde granice. Oczywiście mówimy o jakichś hipotetycznych wydarzeniach, każdy z was, słuchając tego, może sobie rozgarnąć, co się tam w tym życiu u was podziało, gdzie odpuściliście stawienie granic. Być może to było stawienie granic w sytuacji intymnej, seksualnej, gdzie naruszyliście trochę intymność partnera. Ten partner do tej pory nic nie powiedział. Przez lata i chodzi taki trochę struty i skrzywiony, przez lata nosi to w sobie. To, że w sytuacji, w której powinien zażądać, słuchaj, jeszcze jest za szybko, jeszcze przechodzimy, nie wiem, śpieszysz się za bardzo, nie podoba mi się to. Nie jestem gotowy, nie jestem gotowa, no a poszło no i chodzisz. Chodzisz z tym problemem, że, że nie postawiłeś czy nie postawiłaś granic w tym akurat obszarze. I to jest taka zadra na, na relacji, która może się ciągnąć latami, która może zdecydować o tym, że związek się rozpadnie. Szósta rzecz. Czy zmieniasz siebie, żeby być bardziej akceptowalnym, tolerowalnym, zdolnym do, do współżycia z drugą osobą? Czy próbujesz się zmienić, dostosować, dopasować? I w drugą stronę, jeśli partner nie próbuje się dostosować do ciebie i na przykład mówi, że y, potrzebuje czasu dla siebie i przestrzeni dla siebie, to czy odczuwasz niepewność, niepokój, czy coś, zadajesz sobie to w kółko pytanie, czy to jest coś, co ja zrobiłem, że partner teraz potrzebuje trochę przestrzeni, czasu, czy ja powinienem być jeszcze milszy, jeszcze lepszy, co ja powinienem zrobić, żeby partner mnie jeszcze bardziej kochał i lubił i, i był bliżej mnie. Zwróćcie uwagę, że, że jakkolwiek nie pojmujecie miłości, bliskiej relacji, to ona ma ten komponent przyjaźni. I ta przyjaźń jest takim bardzo silnym, bezwarunkowym pojęciem. Przyjaźń nie jest warunkowa, to nie jest transakcja coś za coś. Znaczy, tam dochodzi do transakcji w związków przyjaźni, oczywiście. Dochodzi do pewnych transakcji, do pewnych wymian, o, jasna sprawa. Ale akceptuje się partnera takim, jakim jest. Nie, nie zmusza się go do zmiany, nie oczekuje się od niego jakichś radykalnych zmian. Przynajmniej nie tu i teraz. I nie w, w większości obszarów tylko być może jest jakiś jeden mały obszar, gdzie możemy od partnera wymagać więcej. Jasne, ale nie do takiej patologicznej sytuacji, że to ty próbujesz zmienić na siłę siebie, żeby być bardziej akceptowalnym dla, dla swojego partnera. Siódma. Siódma rzecz, strach przed samotnością przeraża Cię i dominuje często Twoje myślenie. I tutaj możesz sobie zadać pytanie, jak to było w Twoim życiu, w Twojej przyszłości, czy, czy czułeś się wiele razy w życiu odrzucony, odepchnięty, czy rodzice ciągle nie mieli dla Ciebie czasu i przeraża Cię to, że zostajesz sam ze swoimi problemami. Nie możesz sobie z nimi poradzić, przytłaczają cię one, i tylko z czyjąś obecnością, czyjejś asekuracji w czyimś towarzystwie, w czyimś cieniu, czasem można byłoby nawet tak określić, jesteś w stanie radzić sobie z problemami. I przeraża cię to, że zostaniesz sam na sam ze sobą, ze swoimi myślami, w pustej przestrzeni, po prostu. Jeśli odczuwasz to, to jest to naprawdę wielka pożywka do tego lękowego stylu relacji, no bo popatrz na tę sytuację czysto pragmatycznie. Partner wtedy może nadużywać wobec ciebie jakiejś przemocy, siły, może być nierównowaga ekonomiczna w związku, przez co siedzisz jak szara mysz pod miotłą, a partner się nad tobą w cudzysłowie znęca, może nie jakoś aktywnie, ale. No, czujesz, że o wszystko się musisz pytać, chodzisz za tym partnerem, po prostu jak służący czy służąca, a jemu to pasuje partnerowi. I nie odejdziesz, a on sobie pozwala na coraz więcej, nie odejdziesz, bo boisz się samotności. I odczuwasz bardzo głęboki, zakorzeniony wewnątrz lęk przed osamotnieniem. Więc to jest dobra pożywka dla lękowego stylu przywiązania, więc odpowiedz sobie na to pytanie. Jak to było z tym odrzucaniem w Twoim życiu? Czy często tego doświadczałeś? Doświadczałaś. No więc kolejna rzecz, która z tego trochę wynika. Ósma, ósma rzecz. Milczysz, żeby nie wdawać się w kłótnie i sprzeczki. Wycofujesz się natychmiast. Natychmiast cofasz się, bo wiesz, że jak się postawisz, dojdzie do konfrontacji, to boisz się, że ta konfrontacja. Zaważy na bytności Waszego związku, Waszej relacji. Tylko problem polega na tym, że ta konfrontacja być może była istotna z punktu widzenia Twoich potrzeb. Była istotna z punktu widzenia poukładania tej relacji tak, żeby Tobie też było dobrze, żeby mniej bolało, a jednak. No więc możesz sobie zadać to pytanie, czy masz problem z wyrażaniem swoich potrzeb i. Boisz się, że choćby powiedzenie tego, co potrzebujesz, wzburzy partnera, oburzy go, obudzi jakiś, jakąś sprzeczkę, jakąś kłótnię, oburzy jakiś, pobudzi jakiś taki nerwowy punkt w relacji, który przyczyni się do jej upadku. Dziewiąta rzecz. Czujesz dużą niepewność w związku. No to bardzo ogólne powiedzenie, ale czujesz niepewność o związek. Czyli nigdy dla ciebie to nie jest mur beton, także możesz na spokojnie odsapnąć, tylko zawsze masz gdzieś wewnątrz taką górkę stresową, która nie pozwala ci w pełni odpocząć. Że jesteś u siebie, wszystko jest stabilnie, bo to jest, to jest dość ważne w życiu, żeby mieć choćby ten okres, taki moment stabilności, spokoju, żeby nie rozkminiać ciągle, czy on mnie kocha, czy jakbym była drzewnicą, to czy kochałby mnie dalej i tak dalej. No więc tutaj możesz sobie zadać takie pytanie: czy analizujesz zachowania, doszukując się problemów, ciągłych problemów w związku, czy ciągle wynajdujesz jakieś, jakieś rzeczy i reinterpretujesz zachowania swojego partnera w sposób, w jaki on w ogóle nie miał intencji do wyrażania swojego zdania czy związku, ale reinterpretujesz jego słowa, czyny i tak dalej, i potem wracasz do niego z pytaniem: A wiesz co? A dlaczego ty to powiedziałeś w taki sposób, bo to brzmiało, jakbyś coś ukrywał przede mną, albo jakbyś czegoś nie dopowiadał. No to znaczy, że trawiłeś, czy trawiłaś, muliłaś w głowie, czy muliłeś w jakąś myśl, i ona po prostu urosła tak do rangi jakiejś szalonej nadinterpretacji. A na pewno nadinterpretacji w takim negatywnym świetle. Bo ta niepewność w związku to też pytanie o zazdrość. Czujesz się zazdrosny o. Nie, nie tylko o to, że na przykład twój facet pójdzie i będzie rozmawiał z dziewczynami tam na koncercie czy na dyskotezę, tylko czy pójdzie z kolegami, czy pójdzie sam, co on będzie tam robił. Nie? Skandal. Albo w drugą stronę, faceci kontrolujący kobiety. Spotkałem się z kilkoma takimi przypadkami, gdzie dosłownie mężczyzna zakazywał kobiecie wychodzenia, spotykania się z innymi mężczyznami w sytuacjach innych niż zawodowe. Dosłownie zakazywał. Za zabraniał, miał jakieś takie honorowe wytyczne, nie wiem, nie wiem jak to nazwać. Oznaczył swój w cudzysłowie teren. okropnie to brzmi. No ale do tego stopnia y, facet był niepewny, czuł niepewność w związku, niepewność w relacji. Miał zupełny brak zaufania do, 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 do swojej dziewczyny. No, i to wyglądało bardzo źle, i skończyło się bardzo źle. Dziesiąta rzecz. To jest coś, o czym już wspomniałem, ale trzeba to podnieść, podnieść do rangi bardzo ważnego punktu. Czy uzależniasz swoje szczęście od powodzenia tej relacji? Ojej, to jest, to jest bardzo, bardzo taki obszerny wątek, bo. Do, roz, do zastanawiania się, bo oczywiste jest, że jeśli relacja, związek się rozpada, no to będziemy czuli się przygnębieni, źle i tak dalej. Wiadomo. To jest jasne. Więc jakby w tą stronę to zadziała na no, zasadzie, no, przynajmniej przez jakiś niedługi czas y, będę odczuwać, nie wiem, smutek, przygnębienie, będzie mi źle. Tak. Tylko problem polega na tym, że kryje się w tych takich niuansach, że ja bez tej relacji... Nie będę już w życiu szczęśliwy. Ja bez niej czy bez niego będę tylko odczuwał nieszczęście. Ja sobie nie poradzę. Moje szczęście życiowe zależy od tej, tej relacji. I to jest. No oczywiście to jest fikcja, ale to jest ten taki kolejny lękowy element, który bardzo silnie cementuje w głowach osób, które odczuwają ten lękowy styl przywiązania. To, że partner jest im nie tylko partnerem, ale jest właścicielem ich szczęścia. Jeśli partner jest smutny, jeśli partner jest przygnębiony, to jestem smutny, ja jestem przygnębiony. Jeśli partner jest szczęśliwy, ja jestem szczęśliwy. To, to jest droga absolutnie donikąd i ten partner kontroluje te wszystkie aspekty. To jest droga donikąd. To jest droga do, do roz, rozpadu własnej osobowości w tym kontekście. 11 ta rzecz, o której trzeba powiedzieć. Masz takie poczucie, że dajesz więcej, niż otrzymujesz. Masz takie ciągłe poczucie, że jakbyś się tak zastanowić zupełnie na surowo, że jesteś wykorzystywany albo wykorzystywana. I okej. Okay. Tutaj znowu zgoda, jeśli mówimy o relacjach, to nigdy tak nie będzie, że partnerzy będą mieli zawsze wszystko po Zawsze będzie sytuacja pewnej nierównowagi ekonomicznej, nierównowagi dojrzałości, nierównowagi psychicznej i, i tak dalej. No jakby będzie wiele nierównowag między wami. No. To jest jasne w związkach. Ale jeśli tak, tak się zastanowisz, że masz od dłuższego czasu takie poczucie, że, że ty tylko ciągle dajesz, 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 dajesz o ciebie, a partner tylko bierze, 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 bierze. bierze i masz takie rosnące poczucie niesprawiedliwości, to być może masz lękowy styl przywiązania, bo pozwalasz sobie na dawanie, 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 dawanie. Nie wyznaczasz żadnych barier, nie zarysowujesz żadnej asertywności. I dwunasta rzecz, to ona zamyka te takie elementy do przyjrzenia się, że poszukujesz ciągłej ciągłego potwierdzenia twojego partnera, ciągłej walidacji. Ciągle partner musi ci przypominać, że cię kocha i tak dalej. Pojawiają się te głupie, czasem memiczne pytania o tym, o byciu drzeżownicą, czy jakbym umarła, to czy znalazłbyś sobie żonę. Czyli czy ciągle potrzebujesz, że partner zapewnia cię o, o swoich odczuciach, o uczuciach. I dobrze by było, żeby zapewniał cię, bo jak cię nie zapewnia, to w ogóle żyjesz w totalnej ciemności, panice i strachu. I tak czasem partnerzy robią celowo, utrzymując... Drugiego partnera. A teraz cztery takie rzeczy, które mogą w długiej perspektywie, ćwiczone, pomóc ci z lękowym stylem życia. Pierwszy z nich to jest to, co realizujemy bardzo często na podcaście, bardzo często u mnie na kanale, w takich filmach jak ten. Pierwszy z nich to jest samoświadomość. Pierwszy z nich to jest samoświadomość. Samoświadomość, czyli tak naprawdę. Rozumienie tego, co się dzieje dookoła ciebie. Rozumienie swoich emocji. Umiejętność odróżnienia emocji od swoich myśli. To jest dość ważne. Na zasadzie bardzo prosty przykład. Czuję się źle, gdy partner mnie tak traktuje. Nie jest tożsame, w naszym związku jest źle. Ja czuję się źle. Ale to nie znaczy, że w naszym związku jest źle. No nie? Jakby pomylenie uczuć z faktami. Zwróćcie na to uwagę. A dużo ludzi tak robi, że jak czuję się źle, to znaczy, że w moim związku jest źle. Jak czuję się właśnie taką nierównowagę, czy czuję, że partner za bardzo siedzi mi na głowie, i tak dalej, czuję się źle, to znaczy, że w związku jest źle. Nie ma takiego zestawienia. Być może w związku jest całkiem nieźle, ale to zaraz nad czym popracować dokładnie w związku. Natomiast ta samoświadomość, ona jest bardzo często budowana poprzez różnego rodzaju medytację, poprzez proponowany journaling. I zaproponuję w tym fragmencie zamykającym, co robić, tak naprawdę linkami do filmów, które już przygotowałem na wiele różnych tematów. Tych, o których wspominam teraz, które pogłębiają właśnie te wątki. Więc gorąco wejdzie, jeśli cię któryś z filmów zainteresuje. Więc pojawi się w prawym górnym rogu odnośnik do filmu do, o samoświadomości. O tym, jak ją podnosić, jak, jak o niej pracować. Kolejna rzecz, druga, to pewność siebie. Praca nad pewnością siebie nie obejdzie się bez udowadniania sobie, że jest się coś wartym. Nie można sobie wmówić pewności siebie czyli można tylko kozaczyć troszeczkę, no nie? Ale tak naprawdę, kiedy chcemy trwałą pewność siebie bu budować, to musimy sobie pokazać naocznie, tymi ręcami, po prostu sobie pokazać, że jesteśmy w stanie wykonać jakieś rzeczy, zrobić jakieś coś w swoim życiu, co, co da nam dowód na to, że, że jesteśmy dużo warci. Więc dawajmy sobie takie małe dowody, duże dowody, Tutaj dużo elementów pojawia się właśnie w moim kursie, w mojej książce odnośnie pewności siebie, przejmowania tego impasu, tych negatywnych przekonań na swój temat. Kolejna rzecz, trzecia, to praca nad asertywnością. Podlinkuję film o asertywności, jeden z moich najlepszych, tutaj w prawym górnym rogu. Natomiast asertywność, ta zdolność do stawiania granic, ale równocześnie nie bycia hamskim. Jestem zwolennikiem tej. Stanowczo aż uprzejme, żeby być mimo wszystko z klasą, zachować pełną klasę. Wielu ludzi myli hamstwo z asertywnością. Hamstwo w związkach jest bardzo niemile widziane. Jeśli mówimy o relacjach, jeśli zacznie się zachowywać się hamsko wobec, wobec partnera, to to jest autostrada do rozstania się. Natychmiastowa. Tu nawet nie ma, nie ma jakiejkolwiek dyskusji. Więc stawianie granic, w, w szczególności w związkach, wymaga użycia. Odpowiedniego języka wymaga szacunku z obu stron i słuchania. Ważne rzeczy. Ale ważne rzeczy przychodzą do czwartego, nie, czwartego elementu: jak sobie z tym wszystkim radzić. I to jest on jest najszerszy. Też zalinkuję filmy. To jest poprawa komunikacji między sobą. Czyli praca nad tym, żebyście oboje, partnerzy w relacji, potrafili ze sobą porozmawiać. Odłożyć na chwilę topór wojenny. Nie wojować ze sobą, tylko przyjrzeć się swojemu stanowi, dopytać się, nie stwierdzać, nie oceniać, nie wytykać palcami, nie atakować, nie budować tych wielkich wież i razić piorunami swojego partnera z tych wielkich wież. Bo nie o to chodzi w związku, żeby ze sobą walczyć jak dwa koty, tylko o to chodzi, żeby współpracować, ale żeby nauczyć się współpracować w związku. Trzeba umieć słuchać, trzeba też umieć się zamknąć w którymś momencie, ale trzeba umieć też dopytać, być realnie zainteresowanym dobrostanem partnera, o co mu chodzi, co on przez pewne rzeczy rozumie, zamiast się domyślać i przestać oceniać. My mamy taką bardzo brzydką na, manierę oceniania wszystkich natychmiast i to tak szeroko i walania z prawej do lewej, w szczególności w starych związkach. Gdy partnerzy już się znają na, na, na wylot, 10 lat, 15 lat są z, ze sobą i sadzą do siebie takie no, etykiety, etykietują się. I takie etykietowanie sprawia, że druga osoba często wpada w pułapkę etykietki, bo jest jej wygodnie. Skoro partner mnie tak zetykietował, partner się zgadza z tym, że ja taki jestem, to ja taki mogę być, bo mi jest tak wygodnie. Ja się przez to nie będę zmieniał, bo jest to wygodna sytuacja. Bo ten partner ode mnie nie odejdzie, bo już to zaakceptował, bo on sam mnie tak nazywa. A mogą to być rzeczy, które wymagają mimo wszystko pracy i mogłyby poprawić jakość relacji, związku, życia i wielu innych rzeczy. Ale to jest właśnie element komunikacji między wami. Delikatnej, czułej, bliskiej, nieoceniającej. Gorąco Wam polecam pracę nad tymi czterema rzeczami, niezależnie od tego, czy macie lękowy styl przywiązania, czy nie, na pewno będziecie lepsi. To był podcast dobra Zmiana. Jak Ci się podobało, subskrybuj, daj lajka, like pisz w komentarzu swoje doświadczenia. A ja dziękuję za Twoją uwagę i do następnego podcastu. Cześć!